Siemano, siemano, siemano! Zakulników Kiwi otwiera bardzo serdecznie drzwi, a wraz ze mną jest... Siema, siema, tu Pomidor. Wow, takie kolabo! Kto by się w ogóle spodziewał, że poza podcastem zrobimy jakieś kolabo? A jak? Kto się spodziewał? I o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Dzisiaj starcie trzech Hans Simonów będzie. A, czyli starcie oczywiście Duncan, Alejandro i Mal. Ta jest. Dlaczego, pewnie się zapytacie, dlaczego ta trójka? Ponieważ pierwotnie była planowana dwójka, czyli miał być Alejandro i Duncan, ale stwierdziliśmy, że będzie to dosyć ciekawe z perspektywy tego, że możemy tutaj podzielić to na takie trzy warianty osobne, czyli na przykład Alejandro kontra Mal, co już zresztą widzieliśmy w Plejadzie Gwiazd, ale możemy bardziej rozwinąć ten wątek, jakby to mogło na trochę dłuższy czas antenowy wyglądać. Czy na przykład Alejandro versus Duncan, albo Duncan versus Mal, albo nie wiem, chłopaki kontra Mal. To już do wyboru, do koloru. Tak więc może przejdźmy do pierwszej perspektywy, czyli Alejandro kontra Mal. Alejandro kontra Mal. Za kim szczerze byś stał? Tak jakbyś miał wybierać, bo jak ja bym miał na przykład za siebie powiedzieć, w mojej osobistej opinii Mal jest jednym z najlepszych antagonistów, Alejandro był od trzeciego sezonu, ale w mojej opinii w Plejadzie Gwiazd tutaj Mal zabrał jakby ten tytuł Alejandro i muszę przyznać, że to byłby dosyć ciekawy konflikt, jakby on trwał dłużej niż tylko powiedzmy tam jeden odcinek, no nie? Co mogli chłopaki by między sobą zrobić? No, prawdopodobnie byłoby ciągłe stalkowanie siebie nawzajem na zasadzie takiej, że byłoby sabotowanie jednego lub drugiego. Mal oczywiście by robił wszystko, żeby Alejandro wyleciał, Alejandro by zbierał dowody. I wydaje mi się, że ten ich konflikt wyglądałby właśnie na takiej zasadzie, czyli po prostu naparzaliby się między sobą, tak, byłoby, że na przykład, nie wiem, Mal jest przykładowo, nie wiem, wyzwanie z motorówką, tak jak to było w pierwszym sezonie, no nie? Mieliśmy tam Harolda jako osobę, która trzymała się tam na nartach bodajże i trzymała się linyki, a kto tam kierował? Heather. Heather kierowała tym skuterem. No to przykładowo byłoby coś takiego z perspektywy chłopaków, że na przykład, nie wiem, Alejandro byłby osobą kierującą, a Mal byłby tym na tych nartach wodnych. No i przykładowo robiliby wszystko, żeby siebie nawzajem wyeliminować. Czyli na przykład Mal udawałby, że jest wszystko w porządku, po czym na przykład zaraz by przeciął linę albo spowodowałby jakąś kolizję, przez co oni oboje albo jeden z nich by został wyeliminowany. No. Ogólnie uważam, że to był wątek bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o Plejadę Gwiazd, tylko tak jak już zresztą na początku powiedziałem, był on za krótki. Zdecydowanie mogli go dłużej rozwinąć, przez co wydaje mi się, że Plejada Gwiazd mogła być o parę odcinków dłuższa. Przynajmniej ja tak mi się generalnie wydaje. Mogę się oczywiście w tej kwestii mylić. Co ty na to w takim razie, panie Zakol? Szczerze, jakby tak miał patrzeć, że Alejandro versus Mal... Dosyć ciekawy wątek, ale widać było, że no Alejandro dosyć mocno znerfili. Fajnie zbierał dowody, ale czegoś zabrakło, żeby, nie wiem, tego Mala pogrążyć, tak dosłownie pogrążyć, żeby się go pozbyć. Widać, tak, że wątek był troszeczkę po łebkach poprowadzony, że tak za szybko się wszystko działo dosłownie. Tak, tak, ale mi tu chodzi jakby z perspektywy takiej, gdybyśmy nie mieli znerfionego Alejandro, tylko mielibyśmy tego Alejandro, dosłownie tego samego z trzeciego sezonu, który by nie dał się robić w ciula, no to gdybyś miał coś takiego zobaczyć, to jak sobie wyobrażasz ich konflikt, że na przykład masz tutaj przebiegłego, sprytnego Alejandro kontra, no można powiedzieć, sadystycznego Mala. Szczerze, jeden i drugi by na siebie no stop brudy wyciągał i doszłoby do czegoś takiego, że mogliby dojść razem do finału i prawdopodobnie, że patrząc na to, że Mal jest osobowością Majka, to prawdopodobnie Alejandro miałby dużą szansę na wygraną, bo by pokazał, wiadomo, te nagrania, gdzie Mal wszystko demoluje. I to już by było wszystko pokazane, że jednak... Tak, Mal, zgadzam się. Mal jest jaki jest i miałby przejebany wszystkich. Ale wydaje mi się też, to jest oczywiście z mojej perspektywy, że
To mogłoby być ciekawe też z tego względu, że to byłby taki jeden z najbrutalniejszych finałów w historii totalnej porażki, bo na przykład no, nie było jeszcze takiego sezonu, żeby była to naprawdę taka zacięta walka dwóch antagonistów ze sobą, bo zwykle to było tak, że mieliśmy takich no, neutralne postacie dosyć, takie ni to dobre, ni to złe. No, na przykład Owen i Gwen, no to wiadomo, to duet takich... O Gwen nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś antagonistka, no bo proszę, proszę was, nigdy nie była i nigdy nie będzie. No dokładnie tak, nie ma co z jej złej robić na siłę, niektórzy robili. Można by powiedzieć, że co jedynie takie dobro i zło to było w przypadku Duncana i Beth, bo tam dobro, zło. Tu było z kolei tak, że mieliśmy... w trzecim sezonie Alejandro i Heather, no to takie trochę zło kontra zło. Tak, była antagonistka versus obecna antagonista. W sumie coś takiego. W Zemście Wyspy mieliśmy idiotę i dobro. Tak, idiotę i mądrale, czy tam miśniaka. No to taki pierwszy, no. W zasadzie taki mocny finał to był właśnie między Malem a Zoe, nie? Więc no. Gdyby powiedzmy zamienić teraz Zoe na miejsce Alejandro, żeby się zamienili miejscami, wydaje mi się, że to byłby jeden z takich najbardziej brutalniejszych finałów w totalnej porażce. Gdzie mamy sadystę i cwaniaka jako finalistów. To by się mogło nawet skończyć tak, że może by żaden z nich nie zginął, ale prawdopodobnie no... Nie wiem, rozwojenie jaśni, Majka, ta osobowość wieloraka raczej mogłaby się w zupełnie inny sposób skończyć nawet. Albo nawet by nie doszło do rozstrzygnięcia tej choroby, gdy się zakończyła. Mogłoby się to w różne sposoby zakończyć, no dokładnie. Jakby my co, możemy co jedynie spekulować. No dobra, to tutaj mamy Alejandro i Mala. To teraz zamieńmy kolejność i zamiast Alejandro przychodzi Duncan na to miejsce. Jak ty widzisz to? Jakby miało dojść do takiego finału między tymi dwoma panami. Malem? Szczerze? Tu jakbym miał patrzeć na to, że z Malem... Mi się tak szczerze wydaje, sorry, że ci przerwę, mi się wydaje po prostu tak, że mimo, że Duncan jest postrzegany, był w zasadzie jako ta jedna z takich, może nie powiedziałbym, że antagonistów, ale takich trochę czarnych charakterów, on by nie miał szans, nawet jeżeli by był w swojej starej formie, wydaje mi się, że z Malem on by nie miał szans wygrać. No, też mi się tak wydaje, bo to jest jednak psychopata. Patrząc na to, jak Mal się zachowywał, jak Duncan się go obawiał w Plejadzie Gwiazd, tak. Szanse byłyby takie, że Mal mógłby naprawdę porobić parę takich numerów, które by spowodowały, że Duncan byłby daleko w tyle i by przegrał po prostu. Nawet była taka kwestia fabularna, by powiedział przez Duncana, że on był nadrzędnym, w sensie, tak, Mal był nadrzędnym, można powiedzieć, który strząsł poprawczakiem, był takim hipkiem tylko, który tam niektórym dokuczał. Mniej więcej tak, tak. Mniej więcej wyglądało pomiędzy nim a jednym a drugim. Więc no Mal by go rozniósł prawdopodobnie. A też trzeba spojrzeć na to, że Mal jest bardziej taki wysportowany bardziej. No, nie chcę obrażać Duncana czy coś, ale no, słowo jest takie, że no, Mal ma lepszą kondycję trochę niż Duncan, przez co no, może tak bezproblemowo Duncana wgnieść w ziemię. Plus, no, jest nieprzewidywalny do bólu. Nie da się przewidzieć, co on tak naprawdę zrobi za chwilę, za 5 minut, za 10. Tak, on ma coś takiego, że po prostu, wiesz, z jednej strony niby z tobą gada, udaje, że jest wszystko w porządku, a z drugiej strony za sekundę, nie wiem, gdzieś się chowa za drzewem i zaraz pułapki są jakieś zastawione i no jest podanym delikwencie tak zwanym. Tak więc ten finał myślę, że mógłby być dosyć ciekawy, gdyby doszedł taki konflikt między tymi dwoma panami, szczególnie, że nie widzieliśmy jeszcze takiego teoretycznego konfliktu Duncan i Mal, bo jedyne co jedynie słyszeliśmy i widzieliśmy w zagranicznej wersji All Stars lub Plejady Gwiazd, to jest to, że była wycięta scena z wersji polskiej, w której to Mal zniszczył scyzoryk Duncana, czego nie pokazali u nas w Polsce z jakiegoś powodu, chociaż bardziej drastyczne sceny były pokazywane i... No właśnie. Nie wiem, dlaczego to nie zostało pokazane. Znaczy, ja mam swoją teorię, dlaczego to nie jest pokazane. Nie dlatego, że to jest jakaś drastyczna scena, bo promowanie jakichś tutaj nielegalnych czy tam ostrych narzędzi.
Moja teoria jest po prostu taka, że w nadzwyczajnym świecie mogli zapomnieć zdubbingować tej sceny. Po prostu zapomnieli o tej scenie kompletnie i Mal nie miał jakby... nie miał jakby swojej polskiej wersji o nas. Więc tak jak oglądacie w Polsce, to nie będziecie znali kompletnie fabuły tam piątego odcinka, bo to w piątym odcinku była afera właśnie z nożem. Tak jest, tak więc... Znaczy to mówię, to nawet nie jest jak coś takiego wielkiego wyciętego, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, to raptem jest, nie wiem, 10-15 sekund z odcinka, ale to jednak jest trochę kluczowe, bo skądś jest później wątek poruszony, bo jednak tam z tego co pamiętam, to oni, ktoś poruszał później, że Mal niszczył scyzoryk Duncana, więc to jest na zasadzie takiej, że nie pokażemy tego, ale jednak o tym wspomnimy, co wprowadza trochę w taki błąd, muszę przyznać. No i to jest takie trochę śmieszne, no patrząc na to, dobra, jednak pierdoła, ale też dużo fabularnie może zmienić, bo ktoś się potem będzie zastanawiał. W następnym odcinku mamy pokazany ten nóż i w końcu, kiedy ten nóż Duncana został zniszczony, nie wiem, kilka odcinków temu, przed chwilą, czy jeszcze kiedy indziej? No właśnie, no ale tak jakbyśmy mieli przejść do takiego sedna. Duncan kontra Mal. Jak ja sobie to wyobrażam, byłby to ciekawy i zacięty finał i szczerze, mogłoby być tutaj dużo emocji w tym finale. Na pewno nie tak dużo jak w przypadku Alejandro kontra Mal, ale jednak gdzieś tam mogłoby tam zaiskrzyć w mojej opinii. A jak wy sądzicie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Dobra, to teraz przechodzimy do zestawienia, a co by było, gdyby był to finał Alejandro kontra Duncan? No, tutaj mogło być o tyle ciekawie, bo patrząc na to, że Duncan jest mocno zawzięty, Alejandro jest mocno zawzięty, tylko że to jest taki problem. Alejandro jest bardziej wysportowany i bardziej przebiegły od Duncana i tu mógłby być bardzo duży problem dla Duncana, bo łatwo się poddawał w późniejszych sezonach. To prawda. Tu mogłoby się skończyć na takiej zasadzie, że no... Ale Kadro by mógł coś tam mówić, że tak jest, a potem by się okazało, że jest inaczej i by finał się dosyć szybko mógł się skończyć. Nawet nie chodzi o to, żeby coś wmówił, po prostu wydaje mi się, że to wyglądałoby to tak, że przykładowo... Zależy to od wyzwania, ale na przykład byłyby jakieś zręcznościowe wyzwania, w których Duncan no, z sezonu na sezon coraz bardziej leżał i to było widać, chociażby Plejada Gwiazd pokazała wyzwanie z tym całym kołowrotkiem, by nie zwymiotować. Tak wszyscy jest, pamiętamy. No wiadomo, jak się zachowywał. Więc mogłoby być tak, że jeżeli byłyby to takie wyzwania stricte związane ze sportem na zasadzie właśnie takich lekko atletycznych zadań czy coś, to Duncan miałby lekko mówiąc przesrane. I to jest bardziej niż pewne. Natomiast gdyby było to wyzwanie na zasadzie wyścigu tam, nie wiem, na rowerach, tak jak to były te rowery z pierwszego sezonu, co trzeba było je zdobyć w różne takie śmieszne rzeczy. Tutaj bym mógł polemizować i bym powiedział, że szanse byłyby równe, bo to zależy jakby Alejandro się do tego przygotował. Dokładnie tak, bo też się tam ścigali w trzecim sezonie po murze chińskim. Ten Alejandro na deskorolce, Duncan na rowerze i tam w miarę wyrównana walka była do pewnego momentu. No więc właśnie. Więc to mogłoby być dosyć interesujące, aczkolwiek no mówię, jak ja bym miał obstawiać, to wydaje mi się, że mimo tego, że Duncan jest bardzo szanowany w fandomie, znaczy bardzo lubiany, chociaż teraz nie wiem jak to jest, bo różnie z tym bywa, bo ludzie mają o nim różne zdania po tym, jak zniszczyli jego postać. Tak, no nie chcąc go obrażać, ale tutaj Duncan by po prostu dostał w dupę jednoznacznie, mi się wydaje. I to tak srogo by dostał. Tak samo uważam, że Duncan no, by mógł mieć przesranę w pewnym momencie. Chyba, że byłaby to eliminacja, na przykład taka finałowa eliminacja takiego duetu, że na przykład byłoby jedzenie jakieś takie właśnie obrzydliwych rzeczy. To tutaj Alejandro mógłby przegrać, dlatego że było widać w trzecim sezonie, co się działo. Tak, no mnie nie trawi obrzydliwego jedzenia. Dlatego to mówię, to wszystko zależy z perspektywy, co by było jako ostatnie wyzwanie. A teraz taki śmieszny, powiedzmy, finał, coś a la trzeci sezon, taki finałowa trójka połączona z finałem. Co ty na to, jakbyś zobaczył Duncana, Alejandro i Mala w takiej finałowej trójce?
Danka plus Alejandro, no raczej rozjeśliby Macha, mi się wydaje. Myślisz? Tak, myślę, że wiesz, co dwie głowy to nie jedna i myślę, że jakby obaj włączyli siły jeden drugiemu, jeden obok drugiego by nie manipulował pomiędzy sobą, tylko razem działali, to myślę, że łatwo byłoby Mala obalić, bo jednak... To zależy od wyzwań. To tak. Wszystko właśnie tutaj problem tkwi, że tu możemy tłumaczyć za każdym razem, tak. Że to wszystko zależy od wyzwań, bo nawet jak jest co dwie głowy, to nie jedna, to wydaje mi się, że Mal mógłby jednego z nich mocno poturbować i nawet jeżeli on jest chucherkiem, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy. On jest przebiegły, on w jednej sekundzie rozmawia z tobą i grozi tobie, a za sekundę jest za drzewem. I robi pułapkę, albo coś. I łączy umiejętności różnych osobowości w jedno. Tak więc... Kurde, i tu? Jak to wybrnąć teraz? No, mi się to wydaje... No, powiem szczerze, że to byłoby dosyć ciekawe, kurczę, pieczone. To by było... To by był bardzo ciekawy... Nawet nie wiem jak to powiedzieć, szczerze. Tak, bo ja tutaj jeszcze mam na myśli ten czynnik chaosu, gdzie Danka i Alejandro no, lubią pomiędzy sobą manipulować, że jeden tu tak zrobi, drugi mu tak zrobi, i wiesz. Jak to zobaczyć tą wersję, gdzie oni razem współpracują? No ciężko sobie to jest w ogóle wyobrazić. Chyba, że byłoby, że Mal jest na tyle taki przebiegły, że zmanipulowałby jednego i drugiego, zaraz byłoby, że oni by się napierdalali, a Mal by poleciał na linię mety i by wygrał, kurde. No, mogłoby tak być. Tak, ale no. To jest takie bardzo w stylu Mala, powiem ci, to jest takie właśnie, my się śmiejemy, ale tak bardziej nad tym się zastanowisz, to jest naprawdę w jego stylu, żeby tak zrobił. To by miało, kurde, sens, tylko muszę powiedzieć, że Pawła musiałaby mieć 26 odcinków, żeby tak jakieś sensownie wytłumaczyć. No właśnie. Mówię. Ale to ci powiem szczerze, to jest udany odcinek, to jest połączenie wszystkiego. Zamiast robić osobne odcinki o tym, zrobiliśmy jeden taki konkret odcinek. Dokładnie. A wy, moi drodzy, powiedzcie, co sądzicie o tych zestawieniach, o których my tutaj teraz dyskutowaliśmy? Jak sobie wyobrażacie konflikty chłopaków? No, możecie to, nie wiem, opisać to w podpunktach. Na zasadzie podpunkt pierwszy, jaki był, to Alejandro kontra Mal i byście rozpisali, co wy byście widzieli jeszcze tutaj w tym konflikcie, jak on by się rozwiązał, czy finał tych dwóch panów byłby taki, że który z nich by wygrał, dlaczego by wygrał, jaki jest dokładnie powód wygrania. No nie wiem, no przykład... Nawet jakieś wyzwaniu, nawet jakiś konkret, jakieś wyzwanie. Tak. Na przykład to opiszcie w pierwszym podpunkcie jako Mal i Alejandro, potem Duncan kontra Mal, dlaczego na przykład wygrał ten, czyli na przykład, nie wiem, Duncan albo Mal, w jakim wyzwaniu, co było tego powodem, wiecie, tak żeby rozpisać oczywiście, no i później wiadomo, Mal kontra, znaczy Duncan kontra Alejandro, dlaczego, każdy podpunkt tak samo, żeby był w miarę opisany, czyli na zasadzie, dlaczego na przykład któryś z nich wygrał. To byłoby dobre. No, i tyle. Ile nam tam wyszło? Czekaj, już patrzę. O, 18, 19 minut. No to tak myślę, że to jest akurat czas. Moi drodzy, dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że wam się spodobało. Łapeczkę w górę oczywiście mam nadzieję, że zostawiliście, jeżeli się spodobało. Zapraszamy na nasze socjale, ogólnie na nasze kanały. Tam jak wejdziecie na kanał, to będziecie oczywiście mieli. Zapraszamy również do subskrypcji, by być na bieżąco z materiałami, bo co jakiś czas publikujemy tutaj. I tyle, to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia, no i... Na razie. Cześć!